Chyba lepiej byłabym była na Bosaka. Był ktoś u ciebie na Bosaka? Nie, nigdy. Co tam takie? Ciekawe to by było. No. No ale... Alicja, ale jak to będzie odebrane? Normalnie, zaraz wytłumaczyłam się z wszystkiego. Dobrze, jestem... Dobrze. Kobieta kameleon, kobieta kamikadze i błyskotliwa ryzykantka. Aleksandra Konieczna jest gościem planu B. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry wszystkim. Wspaniale Cię widzieć w dobrej formie. I zaczynamy na Bosaka, jak przystało na lato. Dlaczego? Zaczynamy na Bosaka, jak przystało na lato, ja wiem. Ale też, wiesz, mi się coś dziwnego przypomina. Moja córka, która studiowała w szkole filmowej w Łodzi, mówiła, na aktorskim to się ich zawsze poznawało po tym, że na Bosaka. Bo lubią mieć kontakt z ziemią. I to prawda jest, że ja bardzo lubię mieć kontakt z ziemią. Jeżeli nie ma z tego powodu, jak mówią młodzi, siary, no to... I mogę dziś tak, to bardzo mi jest wygodnie i miło. To w takim razie ja też spróbuję tego kontaktu z ziemią. Cudownie. To nigdy nie była wygodna opcja, a teraz tak, można z niej zupełnie zrezygnować. Jest inaczej. Po prostu kat wymyślił szpilki. Jest inaczej, kiedy się ma ten kontakt z ziemią. A kiedy aktor, aktorka się od tej ziemi odrywa? Kiedy się odrywa? No myślę, że odrywa... Znaczy, czuję, że często odrywa się, żeby nie powiedzieć, odrywa się cały czas. Może dlatego potrzebuję uziemienia, wiesz? Żeby wracać. No, żeby wracać, tak, że tu trzecia 15, że trzeba racuchy, że trzeba kakałko dla dziecka, wiesz. Nie tak do końca, jak ja to robiłam, kiedy proponowałam mojemu dziecku, chcesz kakałko? A ona mówiła, tak, z drugiego pokoju. Mówię, a to zrób sobie, bo właśnie wychodzę. Nie tak. Lekcja samodzielności. No, jednak kakałko. A aktorstwo jest słodko-gorzkie? Nie, Alicja, co za pomysł. Nie, aktorstwo jest... Ja nawet swoich studentów też tak uczę, że właściwie, ale to są dawno otwarte drzwi, tak Stanisławski mówił, że tak naprawdę, choćby nie wiem, jak rozpaczliwe sceny grać, to jedyną emocją aktora jest radość. To piękne założenie. Radość, tak. Radość dawania. Choćby wyobraźmy sobie, że scena jest rozpaczliwa, ale jeśli aktorowi towarzyszy radość dawania, to ona też błyszczy. Widzę to. Widzę to z perspektywy widowni. Jestem tego beneficjentką, kiedy pozwala się mi podróżować, nie ruszając się często z miejsca, bo to robicie dla nas, dla widzów. Obok Stanisławskiego u ciebie jest też pokrewna, choć nieco inna metoda. Mam na myśli Stella Adler. Bardzo ważna dla ciebie metoda. Jaka to jest filozofia uprawiania tego zawodu, która stoi za tą metodą? Filozofia... Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ta filozofia. Filozofia może, wiesz, nie umiem ci odpowiedzieć na filozofię uprawiania zawodu, bo filozofia uprawiania zawodu dla mnie jest, musiałabym użyć teraz takiego ważnego słowa, dużego słowa, wiesz, takiego na bosa, ale jesteśmy na bosa, to mogę go użyć, humanizm dla mnie, bo dla mnie filozofia taka, tego uprawiania tego zawodu jest taka, że kocham ludzi i ludzi, których gram, kocham. Poznaję ludzi, poznaję kobiety, które gram. Kocham je, one przychodzą, mam wrażenie, do mnie też wtedy, kiedy czas jest, potem one mają takie cechy, których ja nie mam na przykład i potem rola zostaje, a ja myślę sobie jeszcze długo nim o tym i inkrustuję się. Próbuję się inkrustować takimi cechami tych kobiet, które zagrałam, więc myślę sobie, że ja po prostu jestem humanistką w uprawianiu mojego zawodu, jeżeli chodzi o filozofię. No a ta Stella Adler to jest sposób, to jest metoda taka dobra jak, nie wiem, jak Lichtensperga, jak czysta Stanisławskiego przez Michała Czechowa.
opowiedziana w krótkiej, właściwie elementarze aktorstwa. A Stella Adler, no to tak jak Lee Strasberg, transplantowała Stanisławskiego na za ocean. No i ona jest dla mnie po prostu lepsza niż Lee Strasberga, taka powiedziałabym mniej chłopacka. To znaczy też taka, która jest dla mnie wiele bardziej fascynująca i staje się na styku wyobraźni, które się spotykają. Ona w ten sposób o tym myśli. No i tak zwana pamięć psychologiczna, którą każdy z nas ma, to znaczy wszystko, co się wydarzyło kiedyś, co pamiętamy, o czym śnimy, to ten snop światła z tyłu, który zawsze jest. Ona jakby rozszerza. Ja wtedy w pracy i sama ze sobą, i ze studentami jakby nie wstydzę się, bo nie wiem, z jakiego zakresu to jest, nikogo to nie obchodzi. Czy to jest z twojego, nie wiem, dzieciństwa, z tego, że cię tata porzucił, skąd jest twoja ADHD, guzik, mnie to obchodzi. Pracujemy wtedy po prostu na kręgu, którym są nasze wyobraźnie i one się przecinają. Da się to zrobić zdalnie? Zdalnie nie. Jak uczyliście aktorstwa przez ostatni rok? Wiesz co, próby były zdalne poprzez Skype'a, próbowaliśmy. Ja poprzez Skype'a próbowałam do pewnego momentu prowadzić to, ale od pewnego momentu stało się to jakby głupie, trzeba się było po prostu poczuć, wziąć za habety, usłyszeć, działać na siebie, no tak jak partnerzy działają na siebie w filmie czy w kinie. No i przerwaliśmy ten kikut online. Powróciliśmy wtedy, kiedy można było, czyli z kilka miesięcy temu, 3 miesiące temu mniej więcej robiliśmy semestr zimowy. I jakim czasem była dla ciebie pandemia? Co się działo, kiedy z jednej strony działo się bardzo niewiele, a z drugiej strony w domach pod powiekami w wyobraźni była przestrzeń na to, żeby zadawać sobie różne pytania? Na początku, wiesz, jak ona wybuchła, to byłam spętana absolutnie strachem i paniką. Przestałam czytać, przestałam móc oglądać filmy, koncentrować się. Chciałam odpowiedzi jakoś, której nie było znikąd, na to, co się z nami stało. A potem, jak to we mnie zelżyło, ten stan paniki, no to zaczynałam mieć taką dziecięcą w sobie fuck off i nic mnie to nie obchodzi, ile można. I wtedy zaczęłam się zachowywać momentami tak, jakby to powiedzieć, nie przestrzegać zasad. Buntowniczo. No a potem zaczęłam czytać, potem zaczęłam się przygotowywać do swojej pracy doktorskiej, którą bym chciała napisać, a nigdy nie było na to czasu, więc znalazłam promotorkę, wymyśliłam temat, określiłam, zrobiłam treatment tego bardzo dokładny, zostałam pochwalona przez promotorkę, no i tyle to zarzuciłam. No i co? Odkryłam aplikację rzeczy używanych. No i zaczęłam się szykować na lato. Pomyślałam, że będzie jednak lato, że jednak będziemy wychodzić, że jednak będę potrzebowała sukienek i sandałków. No i zaczęłam w ten sposób po prostu z ludźmi się wspólnotować, wiesz, porozumiewać. Mój facet do mnie mówił, pierz wszystko, co przyjdzie używane, a ja po prostu nigdy nie prałam. Zakładałam to na siebie i czułam zapach czyjejś osoby. Boże, jakie to było dla mnie miłe. A jeśli jeszcze mogłam sobie wyobrażać, co to, bo te zapachy były różne. I czasem dostawałam miłe karteczki, niech się dobrze nosi. Prosta gesta. Ela z Grudziądza i różne takie rysuneczki. A gdy wcielasz się w postać, to nosisz jej ubranie, nosisz jej skórę. Gdzieś przeczytałam, że napomknęłaś o tym, że dźwięk, głos jest dla ciebie takim ważnym czynnikiem, który pozwala konstruować postać albo jest jakimś punktem wyjścia do budowania. Skąd jeszcze bierze się te elementy postaci? Ja przede wszystkim jestem wyznawczynią procesu,
którego nie można przyspieszać. Ja nie lubię przyspieszać. Czasem bywa tak, że trzeba go przyspieszyć ze względów, nie wiem, tam produkcyjnych albo nagłego zastępstwa, tak jak było w filmie Świętej Pamięci Janusza Kondratiuka, jak pies z kotem, kiedy robiłam tak naprawdę zastępstwo za Igę Cembrzyńską. To wtedy po prostu tego procesu w ogóle nie było. To była miazga, krew, stres i miazga. Koszmar. Natomiast lubię nie przyspieszać, bo właśnie wtedy pojawiają się takie, no bo tak naprawdę aktorstwo i każdy akt twórczy według Stanisławskiego to jest zejście do podświadomości i świadomymi sposobami nie przeszkadzanie jej. No, to piękna definicja. Ja nie znam bardziej trafnej. Bardziej trafnej i nowoczesnej definicji aktu w ogóle tworzenia. I więc, żeby schodzić do tej podświadomości, kiedy rola zaczyna pracować we mnie, no to muszę mieć czas. To się często odbywa we śnie, albo nad ranem, albo ni stąd, ni zowąd po prostu. Jak zakładam, nie wiem, bieliznę i nagle idę do łazienki innymi biodrami niż mam, wiesz. No i nagle myślę sobie, Boże, to jest jej chód, wiesz. No albo właśnie tak jak w przypadku Zosi Beksińskiej, po prostu musiałam tak naprawdę dopiero usłyszeć, to było w nagraniach archiwalnych, które dostaliśmy, ale nie chodziło o to przecież, żebym ja za nią powtarzała jej intonację, tylko żebym była sobą, pamiętając o jej intonacji. I właśnie jak zobaczyłam, odkryłam, że ona jak zaczyna chorować, a to jest bardzo, to jest w filmie w ogóle niezauważalne, nie mówi się o tym, ona tylko proszki czasem bierze z kredensu nie wiadomo na co, że zaczyna mówić coraz wolniej i coraz ciszej. No i właśnie ustaliłam to dźwiękowcem, jak to będzie, kiedy będę na granicy słyszalności, żebyśmy dbali o granicę słyszalności, żeby mi pozwolił na takie gaśnięcie w dźwięku. Gaśnięcie i coraz wolniejszą mowę. Nieefektowny koniec. No ale tak było akurat z nią. Czego nauczyła ci ta postać? Bo chyba można wyjść z założenia, że postać się uczą. Uczą pewnie. Uczą, to znaczy ja nie wiem, czy uczą, bo to wiesz, tak edukacyjnie brzmi zaraz. Ale coś zostawiają po sobie. Coś zostawiają, jeśli chcesz, żeby... Coś zostało. Jeśli chcesz, żeby zostawiły. Ja właśnie, jak zaczęłam, właściwie mając 50 lat, Alicja, ja zaczęłam grać w filmie, mam 50 kilka, no 6, liczywszy rok pandemii, no to tak niedługo jestem w polskim filmie. Ale jak? To prawda. Ta postać Zosia Beksińska, to prawdziwy jest stoik tak naprawdę. Nikt nie ma takiej filozofii teraz. Raczej w przeciwną stronę to idzie. To raczej prezentujemy roszczeniową taką, prawda, filozofię życia i taką, która akcentuje ja, a nie my. Nie? Ja, rozwój, moje ciało, moje emocje, moje potrzeby i tak dalej. Natomiast Zosia Beksińska na pewno była osobą, która świadomie, bo była katoliczką i to nie taką wydmuszką, ale taką gorącą katoliczką, akcentowała my. I dla niej my to był Zdzisław Beksiński i ona. No i oczywiście jeszcze Tomasz, jak sobie nie dawał rady. Ale ona wyznawała taką właśnie filozofię niemodną, nieefektowną. Kto gdzieś mówi, tak jak ona, jak pamiętają dobrze, jak nie pamiętają też dobrze. I tak jakoś życie leci. Chyba nie o to w nim chodzi, żeby leciało. Ale właśnie ja tego się chciałam od niej nauczyć. Bo na przykład pandemia uniemożliwiła mi, nie wiem, pomysły, rozwój, zamknęła mnie i nas poniekąd. No i właśnie wtedy właśnie ta cierpliwość w czekaniu, ta taka prostota w trwaniu była mi bardzo przydatna. A ty czekałaś na kino? Nie. Coś ty.
Przecież to taki był cymes, który mi się przydarzył, a nie musiał. No takie szczęście. Nie wiadomo zresztą, co ono będzie ze mną dalej zamierzało. Przecież może ono mnie wzięło tylko na chwilę. I tak zrobiło taki shake i zapomniało. Przecież tak bywa. No. Te kariery są bardzo, bardzo różne. Czy ja czekałam? Gdybym ja czekała na kino 50 lat, o Boże, jaką ja bym była frustratką, gdyby to kino przyszło, nie byłoby mnie, nie byłoby Zosi Beksińskiej. Ja po prostu robiłam swoje w teatrze. A teraz, kiedy kino jest blisko, w swojej książce Anyżowe Dropsy opisujesz rozmowę dotyczącą tego, w jaki sposób wygląda rynek ról kobiecych. A tam podajesz taką statystykę, że jedna rola na 8 to jest rola kobieca. Co chciałabyś grać? Główne role. Jakie? Ja jestem, ponoć mówisz o mnie kameleon. Mówią, piszą o mnie kameleon, więc różne, absolutnie różne mogłabym role grać. Wszystkich kobiet w moim wieku, minimalnie młodszych i do setki i dalej wszystkie role, wszystkie, byleby główne. Znajdźmy kogoś, kto jej napisze. Niech będzie dobry scenarzysta, który będzie pisał takie role. A to znaczy nawet nie tylko, że dla mnie, ale po prostu dla wszystkich moich koleżanek, bo w Polsce mamy znakomite, dojrzałe aktorki. Ja, która na przykład nie dostaję głównych ról, bo teraz w filmie Żeby nie było śladów, który w drugim filmie Janka Pawła Matuszyńskiego gram drugoplanową rolę filmu, który do Wenecji się dostał do głównego. Gratulacje. Za chwilę będzie. Powalczą złote lwy. To gram rolę drugoplanową. Nie o to chodzi, że ja się nie cieszę, że gram, bo ja doceniam każde zadanie. Natomiast ta sytuacja, nie, to nie jest moja szczególna sytuacja, mówiąc o tym, że dojrzałe kobiety grają role drugoplanowe, bo to jest ogólna sytuacja. Myślę też, że to jest sytuacja ludzi Zachodu, takiego wieków patriarchatu i filozofii Zachodu. Dojrzałe kobiety, mądre kobiety, takie królowe rodu, czy też szeptunki nawet. Kiedyś się kilometrami do nich szło po wiedzę. Teraz zostały tylko wróżki za pieniądze w takie różne. Czyli jednak jest potrzeba. Jest potrzeba i mam wrażenie, że ona się będzie rozwijała, zwłaszcza teraz, kiedy tego miejsca i przestrzeni na refleksję jest więcej, a przynajmniej ja będę chciała w to wierzyć cały czas. Wierzmy w to, no co nam pozostaje, albo dla mnie, albo dla moich koleżanek, albo dla czasu, kiedy mnie już nie będzie, a na przykład rola o wróżce w Warszawie, kim jest tak naprawdę wróżka? Pracuję w korpo na przykład japońskim, a po godzinach jest wróżką. Taka przygoda z ezoteryką przytrafiła się innej bohaterce, którą kreujesz. 2008 rok to jest początek Honoraty na małym ekranie. I nieprawdopodobna ewolucja tej postaci. Postaci, która jest największym wspólnym mianownikiem, elementami zebranymi jako największy wspólny mianownik z historii wielu kobiet. No i teraz ewoluuje w bardzo ciekawą stronę. A która to rola? Honorata po wypadku widzi więcej, czuje więcej. A, tak właśnie. Widzisz, ja nie mam telewizora. Czyli nie jesteś na bieżąco z tym, co grasz. Tak, ale ja się orientuję po tym, jak ludzie mnie rozpoznają na ulicy, że teraz idą te odcinki, bo mnie mocniej rozpoznają. A nie z powodu, nie wiem, Wenecji albo... Bo to myślę, że to są zupełnie inne targety, nie mieszające się ludzi, którzy oglądają telewizję, a ci, którzy chodzą na polskie filmy. Może się mylę, ale chyba nie bardzo. No więc ja lubię tę swoją Honoratę. Ja ją gram od 2008 roku i może jeszcze będę... Jezu, no nie wiem właśnie, po co się zadzieje z tym TVN-em. Czas pokaże. Ale ja myślę, że ja będę do końca życia grać Honoratę.
Honorata, wydaje mi się, że to jest taki właśnie taka przepustka do tego, że ludzie na ulicy kojarzą i rozpoznają. A co otwierają przepustką do czego jest Wenecja? Są te takie czerwone dywany filmowego świata, o których aktorzy bardzo często marzą, żeby tam stanąć. Bo to jest najlepsza dokumentacja tego, jaka jest ranga projektu, w którym się bierze udział. Kiedy pojawiałaś się na tych czerwonych dywanach, co dzieje się wtedy w środku? Póki ja nie poznałam Tomasza Ossolińskiego i tak naprawdę nie został moim, nie chcę powiedzieć nadwornym krawcem, bo to zabrzmi, ale został moim przyjacielem, a zaczęliśmy się przyjaźnić i powiedział mi, że zwróć uwagę na to, że dla mężczyzn dobrze ubrany, nie wiem, dobrze skrojony gang, smoking i już leci. Natomiast tymi sukniami kobiet, po prostu tymi sukniami aktorek, to żyje świat. One są na okładkach albo w rozkładówkach, o nich się pisze, ocenia się je. To są przecież jak role, jak kolejne role. I może to tak potraktować jak role. I od czasu, jak on mi to powiedział, to ja się nie wstydzę czerwonego dywanu. Nie tyle, że go lubię, bo to trudno lubić, kiedy się ma 50 lat, ale myślę, że pokazać się światu w takiej, a nie innej nowej roli z pomocą Tomasza właśnie jest bardzo przyjemnie. Takiej mnie jeszcze Państwo nie widzieli. I ja wtedy jestem spokojna, zadowolona. Teraz na Festiwal do Wenecji nie polecę. Odpowiadam filuternie, niech młodsze, niech se lecą młodsze. Podczas Festiwalu Mastercardów Kamera jest inny film z twoim udziałem. Film Magnusa. Film, gdzie tym razem jesteś mamą. Specyficzną. Gdzie często jest to film, specyficzną. Często jestem mamą. Ale ta mama jest dosyć specyficzna. I dom jest też specyficzny. Tak, ta mama jest specyficzna. Zależało mi na tym, żeby to... Zresztą film jest tak skonstruowany, że to do tego domu przyjeżdżamy, do domu głównej bohaterki przyjeżdżamy dosyć późno na taką imprezę. No i na imieniny mamy typowo polską imprezę, kiedy jak gdyby mama nie ma czasu na córkę, nie ma czasu na jej zdobycze, jej sukcesy. I jak gdyby jest to taki zabieg Magnusa, że jak gdyby to nie jest dobry moment, żeby dziecko zauważać. Ale tak naprawdę gdzieś jest tam taki myk, że to jest matka, która w ogóle nie zauważa dziecka jednak. I nie zauważała go z różnych powodów. Tymi powodami mogło być przepracowanie, ona długo ją wychowywała sama, więc była przeciążona, była zadaniowa, o zadaniowość matek Polek, które nie zauważają. No gdyby o nich pomyśleć, czy to jest ta Maria, co siedziała przy Chrystusie i wysłuchiwała jego opowieści i dotykała jego rąk i nóg. Ta Maria Magdalena, czy to jest ta Maria taka wiecznie krzątająca się? To jest właśnie ta Maria wiecznie krzątająca się. Od zadania do zadania. I dziecko było, jakby to powiedzieć, zadbane, tak? Nie można się było przyczepić. Zjadło 3 razy dziennie, miało rejtuski jasne, wysuszone na czas. Nawet tam na drugi etat pracowałam i Alicja, tak mogę bez końca, proszę cię, tu mam wyłącznik. Ja cię cały czas słucham, bo to też pokazuje, jak wielowarstwowymi historiami jest tak naprawdę każdy film. To, co reżyser opowiada, to, co widz widzi, to, co wy gracie. Wydaje mi się, że tutaj można by mnożyć, a ludzie, którzy wychodzą z sali kinowej, bardzo często podsłuchujemy na festiwalu, co mówią i czasami mamy wrażenie, że byli na zupełnie różnym filmie i chyba tak jest w istocie. Więc życzmy sobie tylko takich historii, które dają nam do myślenia.
po tych historiach, które będą pozwalały nam odpoczywać. Takie jest prawo każdego widza, który ogląda film. To cudne. Ale i twoje, i moje, kiedy oglądam film. Ja dopiero czasem, kiedy oglądam film, myślę sobie, co zagrałam. A, to tutaj, w tym momencie. A, to było widać. Tam był jeden moment, w którym się okazało, że miałam tydzień czasu, żeby kupić gazetę z nią na okładce Woman Health, co było bardzo dużym jej sukcesem, a nie kupiłam tego już tydzień. Ona przywiozła to od razu, odłożyłam na sałatki, rzuciłam i w ogóle nie oglądałam tego, czyli tydzień przygotowywałam się do przyjęcia i nie kupiłam gazety z córką na okładce. To był ten moment, w którym chyba można było widzieć, że najprawdopodobniej być może ona się nie interesuje sukcesami swojej córki, a być może to jest po prostu toksyczny związek. Nie wiadomo. Każdy widzi co innego. Tak, każdy widzi co innego. Takie powstają, wiesz, traże, snopy też takie, snopy różnych możliwości, które tam każdy sobie snuje w zależności od swoich własnych doświadczeń. Wiele mówi o nas kino. Film, w którym zagrałaś, jest jedynym polskim tytułem w konkursie głównym Wytyczanie drogi. To są filmy pierwsze lub drugie reżyserów z całego świata. I mam nadzieję, że ta panorama młodego ducha, duchem kina, bo to też ludzie w różnym wieku, zaskoczy nas w tym roku podczas festiwalu. I mam nadzieję do zobaczenia w sali kinowej. Wracajmy do kina. Wracajmy, ale będziemy oglądać coś fajnego. A, same fajne rzeczy. Same fajne rzeczy będziemy oglądać i grać będziemy fajne rzeczy. Tak. To będziesz pisać o fajnych rzeczach i mówić o fajnych rzeczach i słuchać o fajnych rzeczach. Lubię słuchać. No, to się da wyczuć. To jest przyjemne. Bardzo Ci dziękuję i to jest pierwsza rozmowa, którą zrobiłam na Bosaka. Chyba zacznę to częściej stosować. A ja się szykuję już do wakacji. W takim razie życzmy sobie uziemienia i cóż, do zobaczenia. Uziemienia, ale też wiesz. Tak, aż się wyprostowałam, tak żeby. Tak, takiego zawieszenia w kosmosie. Tak. I równowagi między jednym a drugim. Tak, z jednej strony jak się uziemia, z drugiej masz kosmos, no to. Czego chcieć więcej? Kręgosłup jest zdrowy. I ten kręgosłup połączony z odpowiedzialnością też jest ważny w tym świecie, zwłaszcza teraz. Bardzo Ci dziękuję. To ja dziękuję.